twierdza, ale jak to twierdza? To nie ma ciekawostki. Halo, dobra, już, spokojnie. Ciekawostki będą, obiecuję. Tylko tym razem po prostu pomiędzy ciekawostkami zamiast dwa odcinki z Wiedźmina będą trzy, a zamiast jednego odcinka z twierdzy będą dwa. No, to tyle. Także ciekawostki będą, spokojnie, tylko po prostu dwa dni dłużej będziecie na nie czekać. No, to tyle, zapraszam na odcinek. Witaj, ser. Twoja warownia w końcu doczekała się gospodarza. Cześć, siema, Tybi z tej strony, a przed wami kolejny odcinek z klasyki strategii twierdza, więc lecimy z misją 13, Oczy Węża. Ocencie film, skomentujcie, no i lecimy. Misja 13, Oczy Węża. Koniecznie potrzebuję posiłków. Ten niesłychany dzieciak w jakiś sposób ślizgnął się do ostatniego hrabstwa, które mi zostało i w dodatku odrzucił moją szczerą propozycję rozejmu. Moje główne siły są już w połowie drogi do ciebie. Powstrzymaj go do momentu, aż tam dotrę. Chciałbym osobiście rozerwać go na strzępy. Mam w pobliżu kilka oddziałów. Każę im pomaszerować do twojego zamku. Niech się też zabawią. Nowy zamek węża leży w dolinie nieopodal jego dawnej siedziby. Kontrolujemy już jego stary fort. Umocnij go, aż poczujesz się wystarczająco silny, aby zdobyć ostatni zamek węża i skończyć z nim na dobre. Jeśli ci się uda, jak najszybciej wycofaj swoje wojska. Nasze siły są zbyt szczupłe, aby zmierzyć się z główną armią wilka. Wyszkol kilku inżynierów, aby budowali machiny oblężnicze, które będą ci potrzebne. No dobra, czyli na normalnym zróbmy. O no tak, zapomniałem, przecież w tej misji cały czas właśnie gra ta ścieżka dźwiękowa właśnie pod tytułem Sticks and Stones Medley, czyli właśnie ta ścieżka dźwiękowa podczas oblężenia, ataku i tak dalej. Mam nadzieję, że rozumiecie, co on myśli. Dobra. Tak chyba się już nie wślizną, co? No, raczej nie. Dobra, bo tutaj tak mniej więcej wygląda i stąd będą przyłazić, a węża do zabicia mamy tutaj. Więc trzeba to jakoś ładnie zrobić. Ale na pewno zrobimy to tak, że tym każemy stąd zejść. Tak. To tutaj wyburzymy sobie wszystko. Tak. Ogrodzimy ten kamień tutaj. Właśnie, bo jeszcze mi tutaj wieprz przyjdzie, jak będę miał nieogrodzone wszystko i będzie lipa. Idealnie. Przy samych drzewach mur idzie spok. Mi to pasuje. Dobra. Tak, mamy tutaj śmiesznie mur zrobiony. Tego jednego drwala wybuszmy. I tutaj postawimy sobie przed murami. Raz, dwa, trzy. I za murami raz, dwa, trzy. Chyba ten chyba się nie zatrudni, bo był zasłonięty wołem. Dobra, trudno. Muszę sobie dokupić, a właśnie, trzeba szlak. To zrobię po prostu domki. Jeszcze jeden domek by się przydał. Co najmniej jeden.
Właśnie, ile mamy drewna? Kurczę, ja tu taki trochę nieogarnięty teraz jestem. Wybaczcie mi, że jestem po prostu taki nieogarnięty, bo jest godzina 23:45, więc trochę późno już ten odcinek nagrywam. Czekamy na rozkazy. Potrzeba nam nowych niedźwiedzi, atakują twoich poddanych. Gdzie? Aha. Dobra. Wyruszamy. Już tam zmierzamy. Ustrzelcie tego frajera. Strzały gotowe. No i tyle. Już tam zmierzamy. Potrzeba nam broni. Dobra. Oczywiście budowa, zabudowa tego zamku woła o pomstę do nieba. Jak zwykle zresztą. Kurczę, nie to wyburzyłem chyba kapkę za dużo. Tak, tak, ociupinkę. Dobra. Jakoś to jest. Jedna piekarnia, druga, trzecia. I postawmy sobie jeszcze tutaj właśnie warsztat łuczniczy. Okej. A jak żeby inaczej? Jeny ludzie. Dostawmy sobie do spiklerza dwie piekarnie. Tutaj jeszcze trzy sobie postawimy. Tą zbrojownię wyburzymy, bo w miejscu takim nieciekawym trochę stoi. I postawmy ją sobie... O, właśnie tak przy murach fajnie. O, dwie zróbmy. Tak. No tak, wyburzyłem schody. Postawię je jeszcze raz, nie będzie. Okej. Okay. I zapraszam panów na górę. Co jest, schody nie ten? Nie wybudowały się czy coś? Czy... No halo, przecież chyba można wejść. O właśnie, dobra. Teraz chyba dopiero załapało. A targowisko w ogóle mamy czy nie mamy? Zaraz sprawdzę. Nie mamy targowiska, dobra, to postawię w sprawdzonym miejscu. Czyli tutaj. Nie będzie sprawiało kłopotów. To jeszcze jeden domek, drugi. I trzeci. Tutaj w ogóle to nie będzie sprawiało problemów, że targowisko nie będzie zajmowało miejsca, bo ono tu wiadomo, w ogóle nic się z nim nie robi. I nie będą tutaj te bachory latały wszędzie, nie? A to wyburzymy od razu, tylko człowieka jednego zajmuje. Kupimy sobie kamyczka i tutaj trzeba obudować to jeszcze do końca. Bramy sobie jeszcze, ciepniemy tutaj. Ciep. Dobra, o. Tak. I sobie ślicznie dobudujemy tutaj, o, dokładnie. Tak ładnie, ślicznie, pięknie, żeby właśnie też nie mogli przejść, o. Jest ok. No i tutaj sobie dobudujmy jeszcze jedną farmę pszenicy. O. Mam nawet dwie, jeśli się da. Oczywiście, że się da. Wyburzymy, wybudujemy tutaj farmę pszenicy i tutaj drugą. O. Bardzo ładnie. O, tu jeszcze można, jak najbardziej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Kurczę. Już wystarczy, te dwie można chyba... Albo w sumie jedną tylko wyburzymy. To. I postawimy farmę właśnie z krówkami sobie. Jeszcze nawet nie jedną. Zrobimy raz i... No, spadaj mi stąd. O, dobra. Łuczników tutaj dajmy. Tak. Jeszcze ze dwa kamieniołomy się przydadzą. Potrzebujemy więcej drewna. No i się skończyło drewno, kurczę. O, a jednak już jest drewno. Tak, cyk, cyk, okej. Okay. Wiadomość od pieprza. Właśnie. Chodzę, by cię zabić.
Zapomniałem o jednej z ważniejszych rzeczy. To sprzedać trochę i... Znaczy nie to, nie bronię. Tylko właśnie drewno. Trzeba trochę poszaleć z tymi warsztatami. Uczniczymi, garbarskimi i tak dalej. Potrzeba więcej złota. Złoto. Oczywiście, czego by innego. Możemy zawsze sprzedać żarcie. O. Żarcia będzie dużo, to... Tak. Dwa, trzy. Do tego obiektu nieczysta śmieć jest już w drodze. Dobra, kuszę i teraz właśnie sobie zróbmy warsztaty garbarskie, żeby zbroje tutaj fajnie się robiły. Tak, i do tego jeszcze drugi wiatrak i więcej piekarni. Kusznicy się przejdą tutaj na bramę. Łucznicy zresztą też. O, bardzo proszę. No właśnie, bo już przylecieli. Trochę czarno to widzę, no ale cóż. Dobrze, że mamy trochę tych pałkarzy. Ten typ się chyba zblokował. Bierze do składu, bierze do składu. Chyba ten, no właśnie, ten się zbugował. To zróbmy jeszcze tak, tak i tak. Bo i tak są trzy kamieniołomy tu. A ci co tu leżą? Dobra. No dawać, dawać. Wystrzelajcie ich tutaj. Tych ataków z tego co wiem, to też wieprz będzie puszczał w nieskończoność to. Będzie ci skarbować strzał. Najlepiej salwą go zasypać i tyle. W końcu któraś strzała w niego trafi. O, kolejna. Dawaj, dawaj, okej, no to niby zastrzelą. A tutaj mamy kuszników już możliwych do wykupienia, to jeszcze trochę właśnie powiększa się. Oczywiście. To możemy sobie pozwolić na kolejne domki, ponieważ skoro tyle tego wszystkiego mamy, to... Tak. Ślicznie, pięknie, ładnie. Właśnie. Tak. Wojska pierwsza atakują. No to niech sobie atakują. Tutaj jeszcze kuszników postawimy. Żeby wspomagali tych łuczników. O, dobra. Oblankujemy sobie mury. Tutaj też sobie oblankujemy mury. Tak. Tak. I tak, dobra. O, rozwalili, dobra, trudno. Już na to nic nie poradzę. A to jeszcze bardziej rozwinę przemysł jedzeniowy, że tak powiem, żeby już zarabiać nawet na jedzeniu. Bo z tego co widzę, to workami z mąką nie mogę handlować, a żeby się kasa nie marnowała, to będę sprzedawać żarcie po prostu. Tak, o. Wiadomość od wieprza. Przerobię cię na karmę. Czekam. Moi ludzie zmiażdżą wszystkie twoje kości. Czekam, czekam i się chyba nie doczekam. O kurczę, a ci tutaj klepią, spoko. Już tam zmierzamy. Postawmy tu trzech łuczników i jednego kusznika. Tak, ładnie. Czekamy na rozkaz. Odszukać cel. Dobra.
mieszkańcy położonych trzeba odbudować. I super, właśnie, jeszcze brama. Dobra. Wszystko jest spoko, to teraz trzeba pójść w masową produkcję broni. Na szczęście mamy całkiem sporo drewna, to możemy rozbudować sobie cały przemysł. Kmieci mamy też sporo całkiem. Ile? 10, no właśnie. To po prostu sobie zróbmy kopalnię żelaza jak najbardziej, bo i ponieważ się przyda do wakierów. Za mało pracowników, aby ten obiekt mógł funkcjonować. O, drewno, kurczę, wszystko. Wszystkiego zaczyna brakować od razu, jak się tylko rozkręcam. Tych dwóch sobie wybuszmy. O. Okej. Szlak. Źle. Ja muszę mieć wszystko równo, to jest takie... Właśnie taki perfekcjonizm, że tak powiem. Dobra. No i ślicznie. To już tych tutaj będę sobie chomikować na właśnie tego węża. Już 16 minut nagrywam z tego, co widzę. To będzie trzeba już się nim zająć. Tak, kurde, sam się kurczysz. Potrzeba drewna, na pewno potrzeba drewna. To zróbmy po prostu tak, że tutaj postawimy, jeszcze sobie ciepniemy z trzech drwali. O! No tutaj to nie wstawiamy, nie ma sensu, ale tu jeszcze można. Tak, ze dwóch. O, ze trzech. No czemu nie? Zmierza w kierunku naszego zamku. 127 kamień, a to kamień już można sprzedawać, bo kamień się na nic nie przyda, prawdę mówiąc, a i tak już mam go super rozwiniętego, jeśli chodzi o przemysł właśnie kamieniowy. Tak sobie nazywam właśnie to wszystko od nazwy surowca. Dobra, kowal. Kolejny. Bo czemu nie? Ta wieża też tu jest niepotrzebna, prawdę mówiąc, to sobie zburzymy. I zrobimy dwa warsztaty garbarskie. Na tym miejscu. Oczywiście tutaj wieprzu jak zwykle się nie obija. Możemy też sobie cech inżynierów postawić. Sobie postawmy go tutaj, o tak ładnie przy murach, żeby przylegał. I wykupmy sobie 12. I będziemy mieli już 6 katapult. Tak, inne wojsko też. Ojej, no oczywiście, no powiększa się, no jakby miał się nie powiększać. Będziemy sobie go po prostu opychać. Te zapasy wszystkie. Dobra, teraz koniec bajeczki. Lecimy wszystkim i pieniędzmi, i wszystkim lecimy w wojsko. Już jest na maksa, dobra. Prędkość rozgrywki. Co ja chciałem zrobić? Coś chciałem zrobić, chciałem sprzedać kamień, tak? Możemy zrobić taki fajny myczak, że poczekamy, aż się napełni ilość kmieci. Na tych 12. I wtedy wyłączymy na chwilę... Wyłączymy... Kurczę, nie ma słowa. W sumie może dlatego, że już jest późno. Możliwe. Wyłączymy sobie właśnie kopalnię żelaza i piekarnię. Dobra, jest 12 to. Wyłączamy. I wyłączamy. Ile kmieci? 40. No, kurczę, pięknie. Potrzeba nam broni. Jest taki triczek, jakby ktoś właśnie... Potrzeba więcej złota. Nie tylko złota. Dobra. Zmroziłem przemysł, mam nadzieję, że to jakoś przetrwa jeszcze. Zmniejszymy sobie tutaj to wszystko. Dla pewności. A teraz nie będę tego wykupał, tylko po prostu wezmę tych. Teraz zostawimy już
kuszników w spokoju, tylko się zajmiemy produkcją pałkarzy, bo ci też się przydadzą. Złota na razie brakuje. No, uświadamiam sobie, że prawie nie mamy żywności, spokojnie. Dobra, już się powiększa. Czyli tutaj co, oni skrobią mury trochę, dobra. Się tylko poskrobią. Dobra. Uwaga, chyba za chwilę kichnę. O jeno. O kurczaki ziemniaki. Ale mi się kichło. Dobra. To lecimy z powrotem. Tak. O właśnie, drewno możemy zacząć sprzedawać. Kamień. I kusze sprzedajemy teraz. Bo kuszników już nie potrzeba, prawdę mówiąc. Więc teraz tylko reszta. Czy reszta? Teraz tylko pałkarzy robimy. Potrzeba nam nowych rekrutów. I mamy kamienia 16, to dobra, to starczy na bramę. Sobie tu walniemy bramę, żeby nie latali naokoło tutaj przez cały zamek. Tylko sobie tutaj czmychną i tyle. Niech się atakują i tak nic nie zrobią. Tak. I kolejnych pałkarzy robimy. Tylko ile my ich już mamy? 50, jeszcze trochę zrobimy. Dla pewności. I chyba potrzeba zrobić jeszcze ze dwie farmy, mi się coś wydaje. Raz i dwa. Dla pewności, żeby ludzie żarcie mieli. Oho, coś chyba kichnął. Na zdrowie! Potrzeba nam nowych rekrutów, ser. A dokładnie moja mamusia. Nie masz wystarczającej ilości złota. Nie ma złota, ja tutaj wszystko szybko chcę zrobić. I znowu. Nie masz wystarczającej ilości towarów. A naraz powiedziałem, wystarczy. Tak jest, trzeba nam grunt, ser. Tak. O, jednego pokażę, wykupimy. No kurczę, coś jednak przemysł jedzeniowy nie daje rady. Dobra, i znowu żelazo opchniemy. O. Teraz ile ich mamy? Dobra, już wystarczy. Tak. Czyli też tutaj. I w tą stronę się gibnijcie również. Jak możemy... Inżynierowie również. Mieszkańcy położonych dalej wiosek widzieli oddział wojsk wieprza, zmierzał w tę stronę. Nie masz wystarczającej ilości. Teraz wszystko trzeba poopychać. Nie masz wystarczającej ilości. Bo katapulty będzie trzeba zrobić. Wasza łaskawość? Trzeba 12 mam, więc 6 katapult. Teraz 2, 3, 4. 5. No i kasy nie starczy, wiem. Co tu? Mamy na pewno coś do sprzedania już. Właśnie. Kamyczek na przykład. I żelazo. O, i zróbmy sobie. Też ładnie. No zapraszam, łucznicy, zapraszam. Ale ich zdmuchnie teraz. Ale zdmuchło dosłownie. Czego ci trzeba? To weźmy sobie pałkarzy. Katapulty sobie weźmy. A, no. A tutaj pod samą wieżę. Kuszników sobie weźmy tutaj. A pałkarzami trzeba rozwalić już. Się nie zorientuję. Już wierzę. Mam nadzieję, że ich porozwalacie, zanim rozwalam katapulty. Dobra. Jakoś się da.
już są. Chociaż mam wrażenie, że 75 to trochę mało, bo tutaj ma wszystko, wilcze doły i tak dalej. Właśnie, muszę tak partiami i porcjami to robić na tą wieżę, żeby się nastakowali, że tak powiem. O właśnie, i ślicznie. A tak to tam tutaj, gdzie mi wezmąć tu. Kim ty jesteś, żeby rzucać mi wyzwanie i kwestionować moje prawo do wierzy. Nie wiem, po co te katapulty wziąłem, prawdę mówiąc, nic nie dały. No to dobranoc panu. I tyle, i rozwalamy gościa. Ajajaj. No chyba wygraliśmy. Oszczędź mnie. Ja naprawdę zawsze chciałem być twoim sprzymierzeńcem. Zwycięstwo. Dobra, 6 minut po północy. No i tyle. Dzięki wam wszystkim bardzo za to, że oglądaliście. No i trzymajcie się do następnych odcinków. Na razie, siema, cześć i papa. Kiedy skrwawione ciało węża legło u twych stóp, szybko zebrałeś swych ludzi i opuściłeś zamek przed nadejściem wojsk wilka.